Konop nowy? A co wrzucił? Nowy Konopski! Musimy go zobaczyć, widzowie! Dream oficjalnie po długich zapowiedziach pokazał twarz. Dream, internet kompletnie posrało w piku na premierze. Oglądało to ponad 1,5 miliona ludzi. 1,5 miliona osób oglądało premierę tego filmu? Zerkniemy na polskie kopie MrBeasta i innych twórców. Ktoś dokupił Gen Z suby, żeby wygrać pieniądze. Dodatkowo Jakub Czarodziej, czyli polski influencer, który ma blisko 700 tysięcy obserwujących. Jakub Czarodziej, to jak wasza matka ma Facebooka, to zablokujcie jej tego fanpage'a. Bo tego boomerzy jebani go słuchają, nie? Jimmy gardzi miliardem dolarów. Generalnie w zeszłym roku zarobił 54 miliony, co czyni go najlepiej zarabiającym youtuberem. I w jednym z podcastów przyznał się, że odrzucił ofertę miliarda dolarów, czyli jakieś 5 miliardów złotych, bo złotów... To jest głupota, ja bym nie sprzedał. Jimmy najpierw uznał to za kuszącą propozycję, po czym jednak stwierdził, że nie jest ona go warta. Powiedział, że trzeba tu mówić raczej o 10 albo 20 miliardach dolarów. I'm gonna sound dumb, but like, probably like 10 billion, 20 billion. At least. Więc chłop... Bez kitu, przecież on, wszystkie jakby firmy wzięliby mu, nie? Te kurwa burgery, to i to i zajebiście, dobrze. Cenią się też graficy MrBeasta, bo w tym samym podcaście Jimmy powiedział, że na jeden zestaw 3 miniaturek do jednego filmu wydaje około 10 tysięcy dolarów. Ile? 10 tysięcy dolców za miniaturkę? Stary, to w Polsce nie ma prawa bytu. Nie miałoby to prawa bytu, już wam powiem dlaczego. Bo, kurwa, patrzcie, jak MrBeast w Stanach ogólnie zarabia się w kurwę forsy z reklam. O wiele więcej niż w Polsce. Polska ma jedną z najmniejszych stawek na świecie, kurwa. Jeśli chodzi o reklamy. Polacy na Twitchu, na YouTubie zarabiają w kurwę mało forsy w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. I tam te 10 tysięcy dolców, jak on na przykład generuje film 50 milionów wyświetleń, stary, te 10 tysięcy dolarów to jest kurwa nic. To jest nic, człowieku. W Polsce nie ma takich wyświetleń, stary. Po pierwsze, nie ma takich wyświetleń, a po drugie, no nie zarobisz tyle pieniędzy na tym. Teraz przegadamy temat maty, bo jako pierwszy chłop w Polsce wystąpił na kładce Vogue. I czy ktoś może mi wytłumaczyć, dlaczego go przebrali za strach na wróble, a mnie... No kurwa Boże, Konopski, ty jesteś też taki kurwa jakiś, nie wiem. No nie rozumiesz, że chodzi o to, że to jest jakby nawiązanie do polskości, kurwa, że masz Adidas, dresy. Dodatkowo masz, kurwa, garnitur, który wygląda jak obrus u twojej babci. Dodatkowo masz tutaj, stary, kurwa, to na twoim, u twojej babci, jak ci na przykład podaje człowieku herbatkę, to właśnie na takiej, nie wiem jak to się nazywa, takie kurwa, takie mini podkładki takie zrobione z tego, nie wiem, to się w ceratach chyba, czy coś takiego. Jakby no kurwa, no nie wiem, no przecież o to chodzi, tak, no a dodatkowo to nie jest Adidas, tylko to jest Adidas z Gucci, nie, czyli masz jakby nawiązanie do tego, artystyczne nawiązanie do tego, że on jest jakby, wiesz, to jest nadal polskość, ale już high-end, kurwa, że to jest, wiesz, kolekcja Gucci, kurwa, mogło stać, no. Nie wiem, to jest takie ciężkie, kurwa, żeby to zrozumieć. Teraz coś o temacie, który mnie zszokował, a takie rzadko się zdarzają, czyli pogadamy o Jakubie Czarodzieju. Jak go nie znacie, to jest taki facebookowy influencer, który ma tam prawie 700 tysięcy obserwujących i ogólnie miał już sporo kontrowersji w przeszłości, nagrywał o nim filmy m.in. Gargamel. Gargamelek, wróć! Kiedyś powiedział takie słowa, że jeżeli, że ludzie więcej czasu będą poświęcać na technologię niż na spotykania się między sobą, to pokolenie będzie pokolenie idiotów. Nie no, gościu, człowieku, opiera swoją karierę na Facebooku, nagrywa to na telefonie, tak, ludzie będą więcej, kurwa, w technologii spędzać czasu. Kilka tygodni temu dodał na swojego Facebooka 15-minutowy filmik, który tura się już do miliona odtworzeń, w którym wyrzuca całą swoją frustrację i zarzuty do ludzi z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce i... No wyszła katastrofa. Pomimo, że kilkukrotnie zapewniał, że on nie ma na celu wzbudzać nienawiści. Żyje po swojemu, kropka. I pewnie sprzedaje takie coś. Jakby ja rozumiem sprzedawanie koszulek z jednym tekstem, bo to akurat jest czasami clean i czasami fajny tekst, ale człowieku żyje po swojemu. Bro. Dystans. Mega koszulka dystans, nie? Pierwszym wątem Czarodzieja jest to, że w Warszawie na budynkach na przykład Narodowego Banku Polskiego... Polskiego! Jeszcze raz! Znaczy, przepraszam. Narodowego Banku Polskiego rzekomo były rozwieszone ukraińskie flagi i cała stolica Polski jest w ukraińskich flagach, a nie w Polski. Następnie spacerkiem bardzo niedaleko przejdziemy pod Muzeum Wojska Polskiego! I nie zgadniesz, w jakich barwach świeci wieczorem Muzeum Wojska Polskiego. Tu zrobimy rundę po stolicy Polski i sam zobaczysz, jakich barw jest tutaj więcej. Co jest zabawne, to Stanowski pojechał do... Wojna, kurwa, widzowie, wojna na kolory, kurwa. Ja pierdolę. Kto ma więcej, kurwa, kolorów, stary, w kraju, nie? Kto ma, człowieku, więcej kolorów? Splatoon, kurwa, w Polsce. Splatoon, kurwa.
Splatoon w Polsce, człowieku. I okazuje się, że nie ma tam ukraińskich flag, jak on to opisywał. Kto kurwa więcej, kto więcej kurwa kraju zamaluje na białe, czerwono albo... Tu, Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego. Tu, gdzie wiszą na masztach trzy polskie flagi. Tam, na górze, też dwie polskie flagi. Nawet kwiatki są biało-czerwone. Jest jedna ukraińska, tu na małym maszcie, a za nią jest zaraz Polska i Unii Europejskiej. 8, 9, 10, 11, 12, 12 polskich flag. Ale wiadomo, to już pewnie boomerów z Facebooka musiało ostro podgotować. Bo jak to w Polsce flagi ukraińskie? No jak tak może być? Dobra, ale komentarze na Facebooku to jest kurwa jakiś totalny poziom zjebania, czyku. Naprawdę, dyskusje na Facebooku to są jakieś kurwa roboty, NPC-ty pierdolone, nie? Wymiar debili, przysięgam, naprawdę. To powinno się zablokować Facebook. Dla starych ludzi. Ali stamtąd, tupie k***a, co się u nich dzieje, bo tu się świetnie bawią. Ty k***a, Polaku, zarabiający mało co, mieszkający w pokoiku, bo na więcej cię nie stać, na tobie będzie wymuszane k***a, że masz im pomagać, bo inaczej to jesteś złym człowiekiem. Ale kto kurwa wymusza to na kimś pomoc? Ja pierdolę, jak ktoś chce pomóc, to niech se pomoże, jak ktoś nie chce, to nie, jakby kurwa, nie wiem stary, no ja pierdolę. Chcesz to pomóc? Nie, to nie, no kurwa, no stoją przed tymi sklepami kurwa z tymi, ze skarbonkami, chcesz to wrzuć, to nie, a nie, to nie, no kurwa mać. Ja pierdolę, ja rozumiem, jakby to było prawnie, ja rozumiem, inaczej, rozumiem stary, jakby kurwa... Polski rząd wpadł na zajebisty pomysł, że powiększamy podatek i ten procent z powiększenia podatku idzie na Ukrainę. Okej, wtedy, kurwa, jestem w stanie zrozumieć, jakby się ludzie wkurwili, bo ja też bym się wkurwił, mówię, ja pierdolę, no już bez przesady, chcesz wesprzeć to... Ale czeku, nikt, kurwa, ci nie każe tego robić. Widać, że czarodziej wprowadza na siłę taką strasznie toksyczną narrację. Tak o dziwo w tym roku na ulicach Warszawy, owszem, widziałem. Ta, bez kitu, to on jest tym gościem, który pewnie do skarbówki zgłasza ludzi. Bez kitu. Bydlackie i zwierzęce zachowania, tylko za każdym razem słyszałem tam bardzo wyraźnie język ukraiński. Chyba po to, żeby boomerzy z Facebooka... Bro, co ty pierdolisz, kurwa? Stary, przed wojną... Ja pierdolę, przed wojną, stary, w Ukrainie... Weź, kurwa, co on pierdoli w ogóle? Człowieku, weź se pojedź do Warszawy pod sketcha i se zobacz, czy Polacy są tacy mega grzeczni, człowieku, mega, kurwa, wychowani, człowieku. I czy nie robią, kurwa, dziczy? Proszę cię, kurwa, naprawdę, to jest takie... Ja nie wiem, to jest takie pierdolenie, stary. Nie wiem, po prostu są ludzie, którzy przeginają, kurwa, i... Język ukraiński. Chyba po to, żeby boomerzy z Facebooka mu przyklaskiwali w komentarzach, a chociaż, no, tak prosił o pisanie ich, a je wyłączył. Zostawiam wam sekcję komentarzy, opiszcie własne spostrzegania tej całej sytuacji. Dalej czarodziej opowiada o pojedynczych przypadkach, jak jego znajomi spotkali się z chamskim czy nieodpowiednim zachowaniem Ukraińców. Wiadomo, na pewno są takie jednostki. Oczywiście, że są. Ale opieranie się na tym, że ktoś jest z Ukrainy, stary, to jest głupota jebana. Ile jest, kurwa, naszych kochanych Polaków, co odpierdalają, człowieku, gówno jebane w mieszkaniach, robią syf, kurwa, napierdalają się, stary, są alkoholikami, rozpierdalają mieszkania, kurwa, wynajmują mieszkania, rozpierdalają je, nie chcą opuścić tego mieszkania. To nie chodzi o to, że, kurwa, ktoś jest z Ukrainy, chodzi o to, że jest zjebanym człowiekiem, kurwa. Proste, no ja pierdolę, oczywiście, że, kurwa, będą Ukraińcy zjebani, ale jest też, kurwa, zjebanych Polaków i to jest normalne, stary, każda jednostka zawsze ma, kurwa, wyjątki zjebane, a skupianie się na tym, że o kurwa, tylko Ukraińcy to robią, to jakby to jest głupota w chuj, nie? Bo dobrze wiemy, kurwa, jak się zachowują Polacy często na różnych imprezach, na różnych, kurwa, tych i nie wiem, bez sensu. Nie no, Polacy to, kurwa, my to jesteśmy zawsze najlepsi. A mianowicie jest takie powiedzenie, jeżeli przygarniesz psa do domu, zaczynasz go karmić, dajesz mu dach nad głową i ten pies gryzie rękę, która go karmi, to ten pies jest do od... Ja pierdolę. Ogólnie wrzucił wczoraj posta na Facebook. Bra. Co on pierdoli, kurwa? Problem jest taki, że to jego powiedzenie z odstrzeleniem psa, ochroniarze, on sobie je dosłownie wymyślił. W komentarzu dopisał: macie idealny obraz, jak zostaliśmy podzieleni oraz jak różne ludzie mają poglądy. Uważacie, że skakanie sobie do gardła jest teraz najlepszym rozwiązaniem? Gościu, kurwa, dosłownie to zrobiłeś, podzieliłeś ludzi, co on pierdoli, kurwa, dosłownie zrobił to, o czym pisze, dosłownie to zrobił, kurwa. No tak, jak możecie sobie skakać do gardła, kurwa, tymczasem on, człowieku, mega, naprawdę, mega, kurwa, mega ziomek, nie? Nie wiem, stary, to jest pojebane, no po prostu, kurwa, to jest, prawda jest taka, że są ludzie zjebani.
I niezależnie, stary, od narodowości, rasy, czy czegokolwiek, kurwa, są po prostu zjebami. No i tyle. I tyle. Tak samo, stary, jak my się... To jest ten sam przykład. Tak samo, jak my się wkurwiamy, że za granicą kojarzą nas tylko z alkoholu, wódki i rozpierdolu, gdzie, kurwa, większość ludzi się tak nie zachowuje, to teraz robimy to samo. Teraz to samo robimy. Dosłownie, on robi to samo, co ludzie nam robią za granicą. Czyli, że kurwa, stereotyp, Polak to ukradnie, Polak to przyjedzie najebany, Polak kurwa to, wiesz, dosłownie stary robi to samo, nie? Ostatni argument czarodzieja to wygrywa wszystko, bo czarodziej uważa, że byłoby mu nawet szkoda tych Ukraińców, gdyby chodzili ciągle smutni na ulicach i nie mieliby takich fajnych samochodów. Nie, no kurwa mać! Stary! Ty kurwa, ludzie są jacyś kurwa pierdolnięci. Oni, ej, czarodziej myśli, ej, mam pytanie, czy czarodziej myśli, że kurwa, jak na przykład jest bombardowanie, to jest taka wgrane na mapę, w Ukrainie jest coś takiego, że na przykład bogatych kurwa pociski nie trafiają, nie? Tylko kurwa w biednik się nakurwia, stary. I oni przyjeżdżają jakimś autem zajebistym i on tak, nie, no to jest niemożliwe, jak on jest bogaty, kurwa? Jak to? Niemożliwe, kurwa, nie, debilu, nie ma czegoś takiego jak godmot pierdolony. Każdy spierdala przed wojną, niezależnie czy ma kurwa pieniądze, stary, czy nie ma pieniędzy. Każdy stary się uciekać, stary, to nie jest jego wina, to stary... Kurwa, myślisz, że jak ktoś jest bogaty, to jemu się chce spierdalać do innego kraju, kurwa? Przecież oni by pewnie woleli, kurwa, siedzieć tam u siebie, człowieku, i jeździć ze tymi swoimi furami, ale kurwa, no przecież nie zostawiam tego auta, no ja pierdolę. No nie wiem, jak ja bym miał spierdalać, też bym Mercedesa nie zostawił, bo Jezu, bo ktoś mi powie w Niemczech, o, ten Polak to Mercedesem jeździ, taki biedny, kurwa. No kurwa, oczywiście, żebym jeszcze bym wykorzystał to auto, człowieku, wpierdoliłbym Sport Plus i bym zapierdalał, kurwa, żeby jeszcze szybciej, kurwa, to zrobić. To ja nie wiem, stary, weź ty się, kurwa, ogarnij, debilu. Ja nie wiem, człowieku, no, co to za pierdolenie, stary, ludzie, a, kurwa, mega... Mega kurwa nie, oni są bogaci, stary, nie? No kurwa, jak się dorobili, to są bogaci, no to co mają, zostawiać, bo kurwa jemu się nie podoba, że ktoś jest szczęśliwy? Mega, stary, nie? Ludzie, stary, ludzie zostawili domy tam i on tak, nie, no oni powinni być ciągle smutni, Na zjeżdżało, kurwa, w nowych Audicach, BMW-kach. I tam jest wojna, a oni tu, kurwa, z iPhonikami w ręce, w japonkach po ulicy, w Ty to jest debil! To jest kurwa debil. Co mają kurwa zostawić ciuchy wszystkie, które ma... Ja pierdolę, ty kurwa... Przepraszam, ale to co on pierdoli, to jest po prostu jakiś... Ja nie wierzę, że ktoś tak gada. Jaki jest... Ja pierdolę. Ja nie wierzę, że on tak pierdoli, nie? Ja nie wiem, to jest jakiś debil. Ale jest w chuj dużo ludzi, którzy tak myślą, nie? On myśli, stary, że to jest tak jak w grze, że na przykład jak przechodzisz przez granicę, to wpierdala cię loading screen. Jest strefa, która ma inne ustawienia, kurwa, i po prostu telefon z iPhone'a zmieniać się na gorszy od razu, bo jest takie, kurwa, ustawienie strefy, że przechodzisz w strefę i, kurwa, znikają ci niektóre itemy po prostu, kurwa. Że przechodzisz przez granicę i od razu zostajesz nagi, kurwa. Jakiś Balenciagi czy drogie ciuchy, które kupiłeś w Ukrainie, nie jesteś w stanie przenieść na inny serwer. Po prostu musisz zacząć od zera, kurwa, postać ci resetuje. To jest taki debil. Boże kochany, EQ musi od nowa zbierać, kurwa. Łajpa mu pie... On kurwa myśli, że on stary żyje w raście. On myśli, że on stary będzie grał 2 tygodnie i mu kurwa łajpa serwer zakurwi i on musi od zera zaczynać. Dom kurwa stracony, wszystko od nowa musi budować. Głupek kurwa, naprawdę, nie? Nie rozumiem do końca, co on chciał osiągnąć tym argumentem, że Smutni i zamyśleni, kurwa. Ja pierdolę, nie no. Idąc tym tokiem myślenia, to Polacy to powinni być smutni przez całe życie, kurwa. Bo tyle nas pod zaborami trzymali, więc kurwa, jak Polak może być szczęśliwy, skoro kurwa mać tyle kurwa lat, kurwa. Ja pierdolę, całe życie tak. Nie zjem tego burgera, nie mogę tego zjeść. Kurwa mać, o chuj mu chodzi, ty? Panie czarodzieju, wyobraź sobie, że ci bogaci wydają swoją fortunę w Polsce, więc zostawiają swoją kasę u nas. Ale mega mnie bawi filtracja komentarzy pod jego postacią. No właśnie, to też jest plus w sumie, który zapomniałem. Że w sumie jak bogaci przyjeżdżają, wydają pieniądze w Polsce, no to kurwa, zostawiają te pieniądze w Polsce. Tak kurwa działa na przykład turystyka. Niektórzy się tak utrzymują, niektóre miejscowości się tak, znaczy niektóre kraje się utrzymują z turystyki. Co prawda ciężko powiedzieć, że to jest kurwa turystyka, jak ludzie spierdalają przed wojną, ale to taki przykład, nie? Dobra, co tu jest kurwa napisane? Zostań sobą, jedni sypią cukier do kawy, drudzy sypią sól w oczy. Kiedy widziałeś, żeby wilk przejmował się baranem? Podziwiam, że to w ogóle skomentowałeś. No i kurwa wyjaśnione, Ewelina Nowak kurwa, stare kurwiska. W ogóle, kurwa, przez U otwarte, mega. Aż przykro, że musisz się tłumaczyć tak oczywiste kwestie. Ja jakoś zrozumiałem, co masz na myśli. Trzymaj się dzielnie i dużo zdrowia dla taty. Mega. Zobaczycie, tam nic negatywnego. Mamy też wgląd w jego demografię ludzi, którzy...
Panie Jakubie, jestem dojrzałą kobietą i wydawałoby się, że sama sobie z wszystkim poradzę. Jednak nie jest tak. Człowiek uczy się całe życie. Pana posty bardzo pomogły mi w trudnych dla mnie chwilach. Niech inni piszą, co chcą. W moich oczach jest pan wspaniałym facetem pełnym empatii. Jeśli ktoś nie rozumie pana postów, po prostu niech nie czyta. Niestety nie ma się co dziwić, że wśród rodaków jest tylu debili. Chłoną jego mądrości i... No... By się zdziwiła. Pojawiły się jakieś porównania do postaci z bajek, do postaci historycznych, nawet do Shane Dawsona. Ej, w sumie wygląda jak Shane Dawson stary trochę. Trochę kurwa jest podobny. Ale kurwa, no ale po prostu... Dream po prostu wygląda stary, jakbyś pisał w Google, nie wiem, white boy, kurwa, jakiś tam, nie wiem, ziomek. I po prostu przykładowy biały facet. Dosłownie. Normalny ziomek, stary, no kurwa, wiesz o co chodzi. Normalnie stary, no taki zwykły ziomek, kurwa, no zwykły ziomeczek, no. Według mnie Dream wygląda normalnie i nie wiem. Dobra, ale to ludzie, stary, co to kurwa jest? Powiedz mi, gdzie to jest jakieś podobieństwo? To już jest w chuj rich, nie? To jest na przykład już wymuszanie, kurwa, stary mema, nie? Jeszcze rozumiem, kurwa, ten Rumpel ze Shreka, podobny. Ale to? Gdzie to jest, kurwa, podobieństwo, stary? Brwi, wow, brwi ktoś do góry dał, kurwa, każdy wygląda tak samo. Ja myślę, że on po prostu, ja wam powiem tak, jak to wyglądało. Ja myślę, że tak, że oni to zlikowali. I on wtedy, stary, mógł tak wyglądać i powiedział, kurwa mać, ale przypał. I on, człowieku, te 2 lata zaczął zapierdalać, żeby schudnąć i tak dalej.